Chciałabym bardzo, bardzo serdecznie Państwa powitać na 32. Miesiadzie Gawędziarzy, Poetów i Śpiewaków Chorowych z Woli 2015. Bardzo serdecznie chciałabym powitać naszych znakomitych gości, którzy przybyli, żeby tu wspólnie z Państwem wysiadować. A są z nami Pani Bogusława Jaworska, burmistrz Golenia, gospodarz naszej dzielnicy. Pan Arkadiusz Suliman, wicestarosta z Woleńskim. Pan Włodzimierz Kabus, zastępca burmistrza z Wolenia. Pani Edyta Sulima, sekretarz powiatu. Ale wraz ze swoimi twórcami przyjechał do nas po raz pierwszy wójt gminy Mirów, pan Artur Śmiorek. Bardzo serdecznie witam z gminy Rusinów panią Małgorzatę Kaczyńską. Panią dyrektor miejsko-gminnego ośrodka kultury i w Legiskach, panią Teresę Marciniak. Panią Dorotę Gawron, kierownika świetlicy w Zaborowiu. Witam również nasz portal internetowy Zwoleń 24, który dzisiaj reprezentują pani Ania Fedorowicz i pan Andrzej Basaj. Wiesiada ma już swoją tradycję, ma swoje grono sympatyków, ale też swoje grono twórców ludowych, którzy przyjeżdżają tu do Zwolenia, żeby co roku się z nami spotkać. Tu duże brawa, bardzo, bardzo serdecznie cieszymy się, że Państwo są z nami również w tym roku. Brawa. Dzisiejszym prezentacją przysłuchiwać się będzie jury w składzie. Pan Adolf Krzemiński, regionalista, przedstawiciel delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Radomiu, współorganizator wiesiady, bez którego być może w tym roku byłoby nam się trudno spotkać, więc dodatkowe brawa. Pan dr Stefan Rosiński, etnograf w Radomiu. Pan Marian Popis, polonista. Wiceprezes Towarzystwa Kultury Teatralnej w Radomiu. Drodzy Państwo, w tym roku ponownie Urząd Marszałkowski nie finansuje wydarzeń kulturalnych, więc my, organizatorzy, ponownie zwróciliśmy się do wójtów i burmistrzów ziemi radomskiej, by ufundowali nagrody swoim twórcom ludowym. I tak też się stało. Pozwolą Państwo, że ja odczytam wszystkich sponsorów, a na zakończenie gromkimi brawami im podziękujemy. Pan Zbigniew Kuźmów, poseł do Europarlamentu. Pan Adolf Krzemiński, zarząd okręgowy Towarzystwa Kultury Teatralnej w Radomiu. Pan Wacław Kuś, Towarzystwo Miłośników Miasta Zwolenia imienia Jana Kochanowskiego. Pani Ilona Jaroszek-Nowak, dyrektor Muzeum Wsi Radomskiej. Pan Waldemar Urbański, starosta zwoleński. Pani Bogusława Jaworska, burmistrz Zwolenia. Pan Tomasz Śmietanka, burmistrz Kozienic. Pan Marian Kuś, wójt gminy Przyłęk. Pan Tomasz Adamiec, wójt gminy Policzna. Pan Waldemar Sowiński, wójt gminy Chlewiska. Pan Janusz Witczak, wójt gminy Chodcza. Pan Andrzej Wracha, wójt gminy Jastrząb. Pan Artur Siworek, wójt gminy Mirów. Pan Henryk Nosowski, wójt gminy Orońsko. Pan Marek Klimek, wójt gminy Potworów. Pan Krzysztof Urbańczyk, wójt gminy Rusinów. Pan Ireneusz Kumienka, burmistrz Skaryszewa. Pan Marek Szymczak, wójt gminy Solec. Pan Piotr Leśnowolski, wójt gminy Jednia Letnisko. Pani Monika Krześniak, dyrektor gminnej biblioteki w Przyłęku oraz koło młodych ludowców PSL w Zwoleniu. Dzisiejszą wiesiadę tradycyjnie poprowadzi pani Anna Tęcza, kierownik zespołu folklorystycznego po Tarnowie, który w dniu dzisiejszym będzie obchodził jubileusz 40-lecia swojej działalności. Członkowie zespołu przygotowali te wspaniałe ludowe potrawy dla Państwa,
a scenografię zaaranżował Michał Tęcza. Drodzy Państwo, chciałabym bardzo serdecznie podziękować dwóm osobom, które zaangażowały się bardzo mocno w przygotowanie tej wysiady, realizacji w to, by ona się odbyła. Pani burmistrz Bogusławie Jaworskiej i panu Adolfowi Krzemińskiemu. I żeby tradycji stało się zadość, poproszę, by pani burmistrz Bogusława Jaworska oficjalnie otworzyła dzisiejsze prezentacje, a pan Adolf Krzemiński, przewodniczący jury, przedstawił państwu swoje słowo. Przekazał państwu swoje dziękowanie. I podziękować moim koleżankom i kolegom, samorządowcom, waszym wójtom, burmistrzom za to, że rozumieją, że należy wspierać tą kulturę ludową. W tym roku moje zaangażowanie, powiem pani dyrektor, było stosunkowo niższe niż w poprzednich latach, ale bez tego zaangażowania pana Adolfa, gdzie rozmawiał prawie że z każdym wójtem, z każdym burmistrzem, przekonywał, że dyrektorami tak, jednostek kultury, przekonywał, że jak najbardziej to wsparcie jest potrzebne i pamiętajcie państwo o tym, że wasi włodarze, jeżeli nawet nie są osobiście tutaj, ja bardzo dziękuję koledze, że jest z nami, że jeżeli nie są osobiście, to wspierają was i trzymają kciuki. Życzę wszystkiego dobrego. Raz jeszcze serdecznie dziękuję panu Adolfowi za bardzo mocne zaangażowanie i dzisiejszą wysiadę uważamy za otwartą. Dziękuję pani dyrektor, pani burmistrz za współpracę, bo to jest duże ryzyko, jak się zaczyna bez dotacji imprezy, ale jednak państwo macie wyobraźnię i udało nam się wspólnymi siłami doprowadzić do tego spotkania. Ja sobie nie wyobrażam, żebyśmy się nie spotkali. Jest nam bardzo miło, witam bardzo wszystkich serdecznie. Cieszy to, że wszyscy odpowiedzieli na nasze zaproszenie. Ale jednocześnie tradycją już tych spotkań, że wspominamy tych, których nie ma. Dwie osoby chciałbym, może nie wszystkie, o nich wszystkich pamiętam, ale dwie, które prawie były na każdej tej imprezie. Mianowicie pani Barbara Wróbel, kierownik zespołu w Ostałówku, która była i kierownikiem, i śpiewaczką. Znakomite prezentacje obrzędowe przygotowywała, reżyserowała. I tak się składa, że zaraz odszedł skrzypek, który towarzyszył temu zespołowi, który miał wspaniałe gawędy, a doktor Rosiński zawsze wspomina z Zaborowia, jak pan Józef Kaczyk mówił w obrzędzie, kobieta na całe łóżko. Czyli to już zostanie w klasyce naszej kultury ludowej. Więc trzeba wspominać również z radością, bo jednak bardzo dużo zrobili. Nasza pamięć o nich będzie w nas zawsze, a my chwilą ciszy uczcimy. Bardzo proszę. Dziękujemy bardzo. Poproszę panią Bochniak Wiesławę z Jastrzębi o przedstawienie swoje. Z Jastrzębia. Wczoraj wyspadał, dzisiaj pogoda. Wczoraj wyspadał, dzisiaj pogoda. Szwarno Maniusia słado ogroda, słado ogroda. A w tym ogrodzie biało lelio, a w tym ogrodzie biało lelio. Szwarno Maniusia niunka dobijo, niunka dobijo. Łowiła, biła, ubić nie mogła. Oj, biła, biła, ubić nie mogła, bo tego biunka nie była godna, nie była godna. A ty mówi nie minął jasinio,
a ty mówi nie nino jaśnio, bo i obiecał złoty pierścinio, złoty pierścinio. Pierścinia nie dał junek i stracił. Pierścinia nie dał junek i stracił. A kto za niego będzie i płacił, będzie i płacił. Zapłaci tobie Pan Jezus z nieba, zapłaci tobie Pan Jezus z nieba, jak ci do ślubu będzie potrzeba, będzie potrzeba. U ślubu była wionka, nie miała. U ślubu była wionka, nie miała. Zielone wstąski we włosy wplątała, włosy wplątała. Oj, wstąski, wstąski, ciemno zielone. Oj, wstąski, wstąski, ciemno zielone. Ej, wy będzie ta rozweselune, rozweselune. Ten, co zbędziemy rozweselune. Ten, co zbędziemy rozweselune. Jak mnie jaśnio pojmie za zunę, pojmie za zunę. Wróciła do domu, usina sobie pod usetce. Wysła do ogrodu, usina sobie pod usetce. Wysła do ogrodu, a wielkim sadzie przybionki łowiła, jedy sobie drugi mu trzeci powiesiła, jedy sobie drugi mu ci powiesiła. Jak mówiła, powiesiła w sini nad drzwiami, przysła matka, zobaczyła, zalała się łzami, przysła matka, zobaczyła, zalała się. Córuś moja, córuś miła, cóżeś narobiła, starso siostra we wiódecku, ty żeś utraciła, starso siostra we
żeś utraciła. To nie prześmieje. Przypatrz ta się wy, koledzy moi, jak się to dziewczę śmieje. Ona się śmieje i ja się śmieję, a w oczach po urodzie, a w oczach po urodzie miałam wianuszek ciemnozielony, popłynął mi po wodzie. Miałam wianuszek ciemnozielony, popłynął mi po wodzie. A ty, Janko mój, tyś mi wionek skrot, a kogo żeś się radził, a kogo żeś się radził, gwiazdek na niebie, Marysiu ciebie, jakżem cię odprowadził. Gwiazdek na niebie, Marysiu ciebie, jakżem cię odprowadził. Nie płacz, Marysiu, kochanie moje, nie żałuj swego wionka, nie żałuj swego wionka, bo mnie jest ciężko z twoim wioneckiem, niż tobie z małym dzieckiem. Bo mnie jest ciężko z twoim wioneckiem, niż tobie z małym dzieckiem. Chodzimy na górę rublami, obiecała ja mu, powiedziała, bo daj na łez leciała, ja mu powiedziała, bo daj na łez leciała. Bobiły nie na górę i bobiły, bobiła, ja mu się pytała, co mi będzie robiła. Ja mu się pytała, co mi będzie robił. Co ci będę robił, to będziesz wiedziała, oj, za 9 miesięcy będziesz kołysała, oj, za 9 miesięcy będziesz kołysała. Ładny grob, ładny grob, bombo ładnie wsiała, oj, ładnego mam chłopa, bom ładnego chciała, oj, ładnego mam chłopa, bom ładnego chciała. Smutne, ja se smutne, siądę na przycieśli, oj, nie mam kochanecka, nikt mnie nie pocieszy. Oj, nie mam kochanecka, nikt mnie nie pocieszy. Miałam kochaneczka, oto bych się wstudnił, oj, ja go tak żałuję, aż podłoga dudni, oj, ja go tak żałuję, aż podłoga dudni. Szumi las, szumią stare krawy, oj, pokają chłopoki, nie bawy, nie da rady. A 30 lat mieszkałam na innej nieco ziemi, na ziemi opolskiej. Wróciłam tutaj do swoich korzeni. Myślę, że i Państwo jesteście tutaj, bo kochacie swoją wioskę, swoje miasteczko. I dlatego chcę dzisiaj Państwu zaprezentować wiersz poety ludowego. Ja osobiście kocham bardzo poezję i myślę, że Państwo również ją kochacie. Są tutaj również ludowi poeci. Z niektórymi miałam możliwość nawet odbyć spotkania literackie, choćby z naszego regionu, z naszej ziemi przyłęckiej, pani Ewa Czarnota tutaj obecna. Wiersz jest Jana Czarneckiego, nie wiem czy Państwu znanego poetę, poetę ziemi iłżeckiej. Tak się złożyło, że poznałam pana Jana osobiście i to właśnie na spotkaniu z piosenką Jana Józefa Myszki. Wiem, jak bardzo wrażliwy jest to poeta. Z cyklu jego poezji Powrót do przeszłości, wiersz Moja wieś. Prosiłabym o chwilę skupienia. Moja wieś
czasem wierzbami płacze, ale też śmieje się kwitnącymi makami. Każdej wiosny, każdego lata jest inaczej. Możecie zobaczyć to sami? Na płaskiej równinie kołyszą się łany srebrnego żyta, a trochę niżej przy łące strumyk płynie. Jakby w ramiona chciał brać całą przestrzeń i o nic nie pytać. Wysokie brzozy i smukłe topole rzucają cienie planistą smugą. Jakby już chciały łączyć się z jutrem, nie bacząc, że od jutra dzień noc długa. Moja wieś zawsze tonie w radosnym drzew szumie i w bieli kwitnących wiśni. Nikt jak ja jej nie rozumie, jest zawsze w mojej każdej myśli. Od zawsze jest moją i moją na zawsze zostanie. Jest moim wytchnieniem i ostoją. Niechaj zawsze tak będzie, Panie. Towarzyszy temu wydarzeniu muzyka wykonana przez pana Zdzisława Czapińskiego i jego kapelę. Muzyka, która przywiodła do twórców ludowych uczestniczących w dniu dzisiejszym w 32. Wisiadzie Gawędziarzy, Poetów i Śpiewaków Ludowych w naszym Domu Kultury, w Woleńskim Domu Kultury. Witam bardzo serdecznie wszystkich tu obecnych. Witam władze samorządowe, województwa, powiatu, gminne. Witam twórców, witam panie, które prezentują te piękne prace. Tą wystawę specjalnie przygotowaliśmy z okazji przebiegu naszej Wisiady. Jest ona, jak państwo zauważyli, związana mocno z tym, co prezentują twórcy tam naszej sali tańca. Jest to wystawa rękodzieła grupy artystycznej z Woleńskiego Uniwersytetu III wieku. A dzisiaj swoje prace prezentują pani Lucja Sokalska. Przedstawię państwu nasze... Tak, chcemy poznać. Pani Wanda Majewska. Pani Krysia Pietrzyk. Ale brawa oczywiście się należą. Pani Krystyna Chrust. Pani Stanisława Pisarczyk. Jest pani Stasia? Nie, pani Leokadia Lesisz jest. Przewodnicząca grupy. Pani Barbara Lipczewska. Pani Barbara Zawadzka. Stanisława Szpilska jest. I pani Emilia Młynarczyk również swoją obecnością nas zaszczyciła. Drodzy państwo, żeby tradycji stało się zadość, poproszę naszego gospodarza ziemi smoleńskiej, panią Bogusławę Jabłońską, o otwarcie tej pięknej, barwnej wystawy, wykonanej ręcznie przez nasze panie ze Zwoleńskiej Grupy Artystycznej naszego Zwoleńskiego Uniwersytetu. Oddaję głos. Szanowni państwo, to, że piękna, urodliwa, bo to widzimy, to pani dyrektor powiedziała, że bardzo łączy się właśnie Wisiada z rękodziełem, z tym, że państwo dzisiaj na dole prezentowali to, co potrafią słownie, natomiast tutaj nasze panie ze Zwolenskiego Uniwersytetu III wieku prezentują pracę swoich rąk. Ja bardzo się cieszę, że w zasadzie ustaliłam tutaj po cichutku, że jest to pierwsza państwa wystawa rękodzieła jako z Woleńskiego Uniwersytetu III wieku, chociaż jak pamiętamy, prace również prezentują panie, bo myślę, że głównie panie, przy okazjonalnie przy świętach Bożego Narodzenia, czy Wielkiej Nocy, czy przy innych prezentacjach. Ja bardzo się cieszę, że z Woleńskiego Uniwersytetu III wieku właśnie ta grupa rękodzieła, tak prężnie działa, chociaż nie tylko, bo ta grupa, my jesteśmy w ogóle pod wrażeniem mocnego działania naszego Zwolińskiego Uniwersytetu. Jak państwo widzą, pracę są
bardzo urokliwe. Więc z Wolińskiego Uniwersytetu III wieku pierwszą wystawę rękodzieła uważam za otwartą i życzę przyjemnie wrażeń. Wystawę zaaranżował Waldemar Gałdziński, który również jest nauczycielem pań z grupy plastycznej z Wolińskiego Uniwersytetu III wieku. Brawa! Tej grupy należy również do grupy plastycznej. Zdolności w tym czasie, kiedy mogą sobie na to pozwolić, rozwijają i dobrze, rozwijają je w naszym Domu Kultury. Pan komisarz zabierze głos, ponieważ tą wystawę zaaranżował. Chociaż przed chwilą się pytał, czy to są serwety, czy pierzniki. Proszę Państwa, to tak do końca nie jest, no ale już nie będę zmieniał. Proszę Państwa, rzeczywiście, tak jak powiedziała Pani Burmistrz, prace są wspaniałe, przepiękne, można powiedzieć. Jest to malowanie igłą, prawda, wybrane z wielu, wielu. Myślę, że tam jeszcze w zakamarkach domowych to Wy macie jeszcze inne fajne rzeczy i myślę, że przy kolejnej wystawie to również przyniesiecie i pokażecie to, bo to jest takie dawkowanie, prawda? I jak popatrzymy sobie na te prace, na te hafty, to rzeczywiście zobaczymy troszeczkę i malarstwa takiego światowego, bo jest tutaj dama z łasiczką w hafcie, w jednym z haftów, prawda? I jakieś martwe natury się pojawiają, portrety, między innymi papieża naszego tutaj, prawda? I są również inne motywy, bardzo ciekawe motywy roślinne, kwiaty, wspaniałe kwiaty. Jest Klimt, jest Mucha, czyli coś, co się w tej chwili podoba, prawda, na świecie, a szczególnie w Polsce, ponieważ widzimy, że bardzo dużo powstaje kopii i niekoniecznie malarskich, ale również w rękodziele artystycznym. Jest to grupa, która zadziwia, ponieważ zdajecie sobie Państwo doskonale z tego sprawę, że wykonanie takiej pracy, takiego haftu, czy nawet takich tu, prawda, które leżą przed Państwem na tych stołach, obrusy, serwety, inne rzeczy, nawet takie naczynia, z których pić raczej nie można, ale są bardzo ładne, prawda, kolorowe i to są prace, które wymagają bardzo dużo czasu. Żeby coś takiego zrobić, to trzeba niestety posiedzieć nad tym, trzeba dużej cierpliwości, trzeba dużej wrażliwości twórczej, no i nie tylko, można by tak było w nieskończoność. Myślę, że ta grupa, która pokazała tę pracę, to jest grupa niewielka, ale myślę, że wśród pani, wśród Państwa tutaj obecnych na wystawie, szczególnie tutaj, prawda, wśród pań, na pewno takie rzeczy bardzo dobrze potraficie robić i myślę, że gdybyście się odważyły, panie, i w przyszłości chciały nam pokazać swoje prace, to jesteśmy w stanie, prawda, taką wystawę również dla Państwa tu zorganizować. Na przykład przy kolejnej biesiadzie. Myślę, że nic nie stałoby na przeszkodzie. Nie będę mówił o szczegółach technicznych, jak to się robi, ponieważ najwięcej do powiedzenia to miały te osoby, które rzeczywiście wykonują te prace, a ja to jestem po prostu też, tak jak tu Pani Dyrektor zaznaczyła, laikiem i się na tym w ogóle nie znam. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Poproszę teraz Panią Burmistrz, by wręczyła podziękowania Panią za udostępnienie i zaprezentowanie nam swoich pięknych prac. Pani Stasia Szpilska, Dziękuję.
wspiera to duchowo pani prezes Pańskiego Uniwersytetu III wieku, pani Basia Biskupska. Dziękujemy. Gratulujemy za pytanie. Dobry Państwu. Po raz kolejny witam Państwa, ale tym razem w szczególnym miejscu i na szczególnym wydarzeniu. Na gali jubileuszowej 40-lecia zespołu folklorystycznego Gotardowie i 30-lecia działalności Domu Kultury w Zwoleniu. Przywitał Państwa zespół wraz z dziecięcą grupą folklorystyczną piosenką, która była pierwszą piosenką zespołu przygotowaną w 1975 roku na Bank Miast, wtedy kiedy zespół powstał i po raz pierwszy się zaprezentował. Zespołem kieruje pani Joanna Tęcza. Wspierają kapela pana Zdzisława Kwapińskiego. Drodzy Państwo, bardzo serdecznie witam naszych wspaniałych gości, którzy przybyli do nas na ten skromny jubileusz. Pan Zbigniew Gołąbek, radny sejmiku województwa mazowieckiego. Starosta zwoleński, pan Waldemar Urbański. Pan wicestarosta zwoleński, pan Arkadiusz Sulima. Pani Bogusława Jaworska, burmistrz Zwolenia. Pan Włodzimierz Kawus, zastępca burmistrza Zwolenia.
polskich poetów i śpiewaków ludowych w Zwoleniu. Jedna z najstarszych imprez organizowanych przez Dom Kultury w Zwoleniu, która gromadzi tu u nas swoich sympatyków folkloru, ale także twórców ziemi radomskiej. Drodzy Państwo, do jubileuszu 40-lecia działalności zespołu folklorystycznego Gotardowie poproszę panią Joannę Tęczę, by nawiązała od początku do chwili obecnej. Serdecznie witam wszystkich Państwa. Jest to szczególny dzień dla mnie, to już 40 lat. W roku 1975 został założony zespół folklorystyczny z ramienia naczelnika miasta i gminy Zwoleń, pana Mieczysława Hołuja. Kierownikiem pierwszym i osobą, która zbierała osoby, które mogłyby śpiewać i występować w zespole, była pani Teresa Rusinowska. Wówczas zespół liczył 16 osób, było to 8 par tanecznych. Kapela składała się z 6 osób. Dwie osoby były ze Zwolenia. Był to pan Bolesław Mazurkiewicz grający na skrzypcach i pan Henryk Majewski grający na akordeonie. Pan grający na kontrabasie, flecie był z Radomia, a na bębenku z Policzny. Pierwszy występ zespołu odbył się w dniu 24 maja w Zwoleniu na rynku na placu Jana Kochanowskiego. Był to dzień, kiedy Zwoleń zmagał się w Banku Miast z Opolem Lubelskim. Były dwie edycje tych zmagań, no Zwoleń wygrał oczywiście. Pierwszymi piosenkami, jakie były, to była piosenka Nasze Miasto Zwoleń. Tak jak Państwo słyszeliście, tekst ułożony, a melodia jest zaciągnięta z zespołu Mazowsze. Drugą piosenką była Siwy Gołąbeczek, a trzecią było Karę Kunie Karę. Zespół uczestniczył w wielu spotkaniach, przeglądach związanych z ziemią naszą tu radomską. Mocno był związany z Wojewódzkim Związkiem Kółek Rolniczym, z którym współpracowała pani Teresa Rusinowska. Skąd też mieliśmy bardzo ogromne profity pieniężne, za co mogliśmy sobie kupić buty, których nie mieliśmy. Początkowo pożyczaliśmy z Domu Kultury w Lipsku. Mogliśmy zmienić stroje ze stroi takich zwykłych, po prostu uszytych, na stroje tradycyjne, które w tej chwili ja mam na sobie. Mogliśmy zakupić część instrumentów i mogliśmy uczestniczyć w różnych wyjazdach. Jednym z takich najpiękniejszych, wspaniałych, który został na zawsze w pamięci, to był występ w Kłudziu, przedstawienie Sobutek przed telewizją japońską. Był to piękny czas i chociaż takie przykre powiem zdarzenie, że mieszkańcy Zwolenia bardzo się śmiali, powiedzieli, że to jest nieprawda, ale pewnego razu ja jadąc z Radomia do Zwolenia, był pan, który był w Japonii i on właśnie powiedział, że tam właśnie oglądał nasze sobutki, te nagrane w Kłudziu przez właśnie telewizję japońską. Poza tym zespół kultywuje w swojej tradycji pieśni w oparciu o dzieła Oskara Kolberga Ziemia Radomska. Śpiewamy wszystkie, które są tu związane ze Zwoleniem i okolicami. Od miasta Zwolenia, od Policzny, Tczowa, Kazanowa, Czarnolasu mamy w swoim programie. W swoim programie mamy opracowane zwyczaje i obrzędy całego roku, jaki jest w każdym domu mieszkańców wsi. W tej chwili, tak jak Państwo widzicie, jest nas garstka mała, część pań jest chora, a ja staram się przekazywać pewne rzeczy tu tej pięknej młodzieży, która na pewno coś
z sobą zabierze i kiedyś nam przedstawi. Cóż, proszę Państwa, największe takie nasze występy to jest udział w przeglądzie Dni Kolbergowskich w Przysusze, w przeglądzie Józefa Myszki w Iłży, w przeglądzie w Szydłowcu imieniem pana Derlety. Poza tym występowaliśmy bardzo dużo w amfiteatrze w Radomiu, przedstawiając właśnie zwyczaje i obrzędy, pokazując mieszkańcom i dzieciom, jak to dawniej bywało w wiejskiej chacie, jak było w okresie Bożego Narodzenia, jak się zachowywano, jakie potrawy jedzono, czy bądź w okresie świąt Wielkanocy, czy w okresie żniwnym. W repertuarze grupa dziecięca ma tańce zabawy tradycyjne, które przed laty tańczyli nasi rodzice. Są to proste tańce zabawy. Ostatnio występowaliśmy jako para taneczna w Rzeszowie. Ja z kolegą moim, Zdzisławem Kwapińskim, który był członkiem naszego zespołu i ciągle jest z nami. Otrzymaliśmy nagrodę główną jako najlepsza para w Polsce. Był to dla nas ogromny sukces, który właśnie został związany tak jak gdyby z tym 40-leciem. A tu muszę podziękować bardzo panu Adolfowi Krzemińskiemu, który po prostu wytypował nas. I podziękować panu wójtowi z Przyłęka, który umożliwił nam transport, że mogliśmy dotrzeć do Rzeszowa i tam po prostu sławić naszą ziemię. Było mi bardzo miło, kiedy usłyszałam, jak pan konferansjer zapowiedział para taneczna z ziemi Jana Kochanowskiego ze Zwolenia. To powiem Państwu, że tak nogi się troszkę uginają w takim momencie, no ale po prostu przetrwaliśmy ze Zdzisławem i tak Państwo widzicie, jesteśmy tu. Zespół ma bardzo wiele dyplomów, bardzo dużo nagród. Pierwsza nagroda to była nagroda ministra kultury z Warszawy, medal dobrej sławy z Wojewódzkiego Domu, nie, z Wojewódzkiego Urzędu w Radomiu. Medal zasłużony dla ziemi zwoleńskiej, zasłużony dla ziemi radomskiej. Poza tym najwspanialsza też nagroda marszałka sejmiku Adama Struzika, którą otrzyma zespół. I myślę, że będziemy się starać kultywować dalej tą tradycję i przekazywać młodszemu pokoleniu. Stąd, jak już jestem przy głosie, chciałam podziękować wszystkim dyrektorom Domu Kultury, począwszy od pana Wacława Małka, który właśnie to on powiedział: Joanna, bierz się i rób zajęcia z dziećmi. I pierwsza grupa, która była dziecięca, to była grupa dziecięca ze szkoły podstawowej numer 1 w Zwoleniu, klasa druga, do której chodziła moja córka, która ma w tej chwili 42 lata. Było wtedy 6 par tanecznych, dzieci tańczyły, śpiewały, występowały w Muzeum Wsi Radomskim. Pan dyrektor Osiński nas zapraszał na występy dla grupy UNESCO. Dobrze pamiętam? No także jest mnóstwo ciekawych rzeczy. No cóż, dzieci występujące na przeglądzie Dziecko w folklorze w Baranowie Sandomierskim otrzymały nagrodę główną, jak również solistka grająca na skrzypcach, pochwalę się, moja wnuczka, również otrzymała nagrodę główną. W tym roku dzieci były, otrzymały wyróżnienie jako najmłodsza grupa, bo to właśnie były, te dwa maluszki też były na występach w Baranowie Sandomierskim. Dzieci przedstawiały pożegnanie zimy, znaczy topienie marzanny i powitanie wiosny, przychodząc z gaikiem i śpiewając przed każdym domem. No nie wiem, co jeszcze. No i zespół
6 razy występował w Tarnogrodzie na sejmiku wiejskich zespołów teatralnych. Otrzymaliśmy również jako teatr obrzędowy główną nagrodę. Wręczał nam pan Wojciech Siemion w Warszawie w Łazienkach. No nie wiem, jest tych nagród tak dużo, może wszystkich nie wymienię. Jestem bardzo szczęśliwa, że po prostu doczekałam tego dnia, kiedy minęło lat 40. Bo lat 40 minęło w maju zespołu. Dziękuję. Duże, duże brawa na to 40-lecie działalności zespołu i pani Anny w zespole. Bardzo cieszymy się, że mamy taką perełkę w naszym Zwoleniu. Taką perełkę panią Joannę, która ten folklor kultywuje i zachęca tu młodych. Jak państwo widzą, nawet takie maleństwa już kochają folklor. Drodzy państwo, ja tak z wrażenia... Ja tak z wrażenia powołałam właściwie Muzeum Wsi Radomskiej w Zwoleniu, za co chciałam przeprosić panią dyrektor. Oczywiście Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu. Jeszcze raz powitam panią dyrektor Ilonę Jaroszek-Nowak. Chciałabym również powitać media, które tak dzisiaj licznie do nas przybyli. Mamy nadzieję, że będą piękne artykuły i zdjęcia z tego wyjątkowego wydarzenia. Przywitajmy ich też serdecznie. Drodzy państwo, ja tak króciutko o Domu Kultury. 30 lat. Dom Kultury został powołany uchwałą Rady Narodowej Miasta i Gminy Zwolenia 20 listopada 1985 roku. Wcześniej funkcjonował jako miejsko-gminny ośrodek kultury, a jeszcze wcześniej jako świetlica. Stąd zespół gotardowy jest od nas o całe 10 lat stary.